Cześć, witam na moim kanale. Słuchajcie, miałem nie nagrywać filmu, no ale jestem zmuszony do nagrania filmu. Dlaczego? Zobaczcie, co się wydarzyło z tokenem Chihuahua. Odbieraliśmy dopiero niedawno airdrop tokena Chihuahua. Ja nagrałem materiał, to był 21 grudnia, kiedy Wam mówiłem, w jaki sposób można odebrać. Kolejny był materiał, 24 grudnia, taki holiday drop. Jeszcze raz można było sobie odbierać ten token Chihuahua. Pokazywałem Wam, że można sobie, słuchajcie, rzucić to Staking, tutaj mamy staking na platformie Omniflix. Ja mam arkusz prowadzony dotyczący też IPR, czyli tego, tych procentów, które możemy uzyskać z danych tokenów. Mam taką dziesiątkę najlepszych tokenów, które mają najwyższy procent. No i Chihuahua się tutaj plasuje na najwyższym miejscu. No ja sobie wrzuciłem w związku z tym, że taki fajny procent jest na staking. Tutaj macie w arkuszu AirDropy i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, co się dzisiaj wydarzyło. Cena tokena po prostu wystrzeliła kosmicznie do góry. Cena jest tutaj 0,00581. Nawiasem mówiąc, na starcie ten token, to, ten token miał naprawdę też bardzo wysoką cenę, jeżeli chodzi o taką, taki memcoin, bo to jest memcoin, po prostu trzeba to nazwać, że to jest memcoin. On miał na starcie i tak bardzo wysoką cenę. Zazwyczaj takie memcoiny to mają kilka zer po przecinku, a ten memcoin w zasadzie miał tylko dwa zera po przecinku i później już jakieś wartości. I on na starcie u mnie, ja odebrałem sobie tam 7950. Nie było to dużo, bo niektórzy mieli naprawdę bardzo duże ilości tych tokenów. W związku z tym, że mnie nie stać, ja sobie po prostu buduję swój portfel sukcesywnie, kupując po kilka atomów i odbierając airdropy na tyle na ile mnie stać. To wartość tokena dla mnie była bardzo zadowalająca. To jest 11 dolarów. Ja to wrzuciłem w staking i sobie po prostu mówię, niech to sobie leży, niech tam się to zbiera, jak się uzbiera 100 tysięcy tokenów, to ja sobie będę myślał ewentualnie, co dalej sobie z tym zrobić. Ale włączam tutaj teraz kalkulator, żeby wam pokazać teraz, o co chodzi. To jest liczba tokenów zebranych. Miałem 7900. Po stakingu, po 6 dniach, tylko po 6 dniach, mam 17300. No i teraz uwaga, przesunę sobie kalkulator trochę dalej. 17300 tokenów to jest wartość tokenów, które posiadam. Razy Cena tokena to jest cena zbrana z platformy Osmosis. Tu są tokeny listowane na platformie Osmosis w sieci Cosmos Ecosystem, one są na bieżąco tutaj aktualizowane i mnożymy to razy cenę, która teraz nam się tutaj wyświetla bieżąca 0,00581. Zobaczcie. 100 dolarów 100 dolarów jest warty airdrop który ja naprawdę nie miałem dużo atomów, dużo bo ja po prostu, tak jak mówiłem, mnie nie stać na dużo atomów wyrzucić, Ja sobie kupuję tak, jak mnie po prostu stać, to kupuję jednego czy dwa atomy i wrzucam w ten portfel, żeby mi się budował. Zwróćcie uwagę: 100 dolarów za memcoina. 100 dolarów za memkoina. Niektórzy naprawdę zostali jeszcze więcej, tutaj trzeba było jeszcze jedno zero dopisać za pieseła. <laughs> za pieseła, słuchajcie. Natomiast ja tego nie sprzedaję z dwóch powodów. Po pierwsze, nie mogę tego, mogę to wycofać, ale unstaking, czyli wycofanie to ze stakingu, trwa 21 dni, tak? Ja to mogę teraz kliknąć, mogę to wycofać, mogę liczyć na to, że cena tego tokena utrzyma się na takim poziomie, jaki w tej chwili jest, ale nie będę tego robił z uwagi na to, że moje założenia były takie, że tutaj nie robię nic to póki mi się około 100 tysięcy nie zrobi. Albo ten procent, który w tej chwili tutaj jest, spadnie na bardzo niski procent, czyli nie 900, nie 800, nie 700, tylko powiedzmy 20%. Czyli już ten staking będzie bardzo mało opłacalny i wtedy ewentualnie można się zastanawiać nad tym, takie jest moje podejście, każdy z Was ma inne oczywiście, można się zastanawiać nad tym, czy by ewentualnie na przykład nie upłynąć go na inny token w sieci, bo... Inne tokeny może będą dużo więcej warte, ale jak się okazuje, słuchajcie, taki zwykły memcoin może być warty naprawdę jakieś dziwne, dziwne duże pieniądze, tak? Zainteresowanie wzrosło bardzo dużo. Nie ma jeszcze, ja sprawdzałem tutaj na, na Osmozis, sprawdzałem, ma być pula płynności z tego, co pisali do Chihuahua. Być może to troszeczkę tą cenę wywiądowało do góry. Nie ma jeszcze tej puli płynności, ma być dodana jest możliwy staking tutaj na platformie, jeżeli ktoś po ta, posiada. Jeżeli ktoś jeszcze nie odebrał, to również polecam, bo za stejkowanie OSMO i za e, stejkowanie Atoma, za Atoma do końca roku, do odbioru, za OSMO dłużej troszeczkę trzeba zerknąć. Słuchajcie, bo możecie mieć Airdrop naprawdę bardzo, bardzo solidny, jeżeli ktoś miał w portfelu dużo atomów. Słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Na koniec, prośba do Was o subskrypcję mojego kanału, bo to pozwala mi się rozwijać i daje motywację do pracy. I tak jak widzicie, działanie na ekosystemie kosmosa i wrzucenie sobie w staking paru atomów naprawdę może przynosić nam profity. Wiele airdropów, słuchajcie, jest przed nami, jest ta lista airdropowa u mnie na arkuszu, który ja udostępniam zawsze pod filmem. Ona jest sukcesywnie uaktualniana. Polecam śledzić, bo być może kolejne gdzieś tam jakieś tokeny przed nami, nam szykują jakąś fajną niespodziankę. A jest kilka takich, które tutaj, że tak powiem, mocno, że tak powiem, będą taką podstawą dla całego kosmos ekosystemu. Także polecam to po prostu śledzić sobie i zerkać na mój arkusz. No i cena tutaj. Tokena Chihuahua oszalała na koniec. Dobra, dzięki. Z mojej strony to wszystko. Cześć.